Mafie, służby, loże, szczęść Boże, witam Was na drugim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was skrót mojego wczorajszego występu w ramach programu Młodzież versus Politycy na kanale My Politics. Wyszło ciekawie, pan poseł nie miał prostego zadania, ocencie sami w komentarzu. A i jak oglądacie, to zostawcie subika, bo na kanale trzeba wbić 1000 subskrypcji. Dzień dobry panie pośle, miałem zacząć od innego pytania, ale jeżeli już nawiązujemy do kopalni Turów, to chciałbym się zapytać, jak to jest być w koalicji rządzącej, która w 2015 roku doszła do władzy na hasłach obrony polskiej suwerenności energetycznej, a teraz premier Morawiecki kapituluje przed polityką Unii Europejskiej, która jest, nie oszukujmy się, niekorzystna dla Polski. No to jest rzeczywiście tak, że koalicje Zjednoczonej Prawicy tworzą trzy środowiska, oczywiście najważniejsze i największe, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Drugą partią jest Solidarna Polska Ministra Zbigniewa Ziobro i trzecią porozumienie pana wicepremiera Jarosława Gowina. Tak wyglądał kształt naszej koalicji. My jesteśmy jako Solidarna Polska mniejszościowym koalicjantem i w tej sprawie, w sprawie obrony polskiej suwerenności, w sprawie obrony polskiego węgla, w sprawie stosunku do Unii Europejskiej nie zmieniliśmy zdania i nie zmieniamy zdania, czego wynikiem była chociażby bardzo ważna nasza decyzja. Byliśmy jedyną partią w polskim Sejmie, która konsekwentnie od A do Z zagłosowała przeciwko przeniesieniu części polskiej suwerenności na Brukselę w kontekście tzw. zasobów własnych, a więc umożliwienia Komisji Europejskiej zaciąganiu w imieniu całej Unii Europejskiej pożyczek, kredytów, które później miały być spłacane przez, nakładane przez Komisję Europejską nowe podatki. Tutaj od A do Z jako jedyna partia w polskim Sejmie zagłosowaliśmy przeciwko, bo chcę przypomnieć, uprzedzając ewentualne pytanie, że Konfederacja no niestety zagłosowała za kilkoma poprawkami w czasie tej debaty razem z Platformą Obywatelską. To było dla mnie bardzo zastanawiające i myślę, że to był ogromny błąd. My jako jedyni zagłosowaliśmy zgodnie z naszymi poglądami. No i proszę zważyć, że no wystarczyło, można powiedzieć, niewiele czasu, a dokładnie ten scenariusz, przed którym minister Zbigniew Ziobro ostrzegał, przed którym ostrzegamy, czyli ingerowanie w polskie sprawy niestety się dzieje. Odpowiadając na pana pytanie co do samej polityki energetycznej, rzeczywiście jest tak, że sam z tym sektorem jestem związany kilkanaście lat, bo byłem wiceprezesem PGNiG i w 2014 roku jako wiceprezydent Opola wstrzymałem prywatyzację energetyki cieplnej opolszczyzny, pokonaliśmy niemiecki E.ON, który chciał budować dużą grupę elektrociepłowniczą na zachodzie Polski. I rzeczywiście chociażby to, że stworzyliśmy zespół w 2016 roku, stworzyłem zespół prawników, młodych prawników, w tym pana Dariusza Chryniowo z Opola, mojego współpracownika, i pana Tobiasza Szychowskiego, którzy przez 4 lata koordynowali pracę i wygrali dla Polski 6 miliardów złotych dla PGNiG-u w tym wielkim sporze z Gazpromem. To są realne sukcesy, które świadczą o tej determinacji walki o silną, niezależną od rosyjskich wpływów i innych państw Polskę, jeżeli chodzi o wymiar energetyczny. No rzeczywiście jest tak, że ta polityka unijna, na którą my się nie zgadzamy jako Solidarna Polska, zaczyna wkraczać coraz bardziej w nasze bezpieczeństwo energetyczne. Większość moich widzów, także ja, szanuję pana za charakterne wypowiedzi, ale czy na wypowiedziach to się nie kończy? W sprawie Krajowego Programu Odbudowy zostaliście odcięci od dyskusji, nigdzie was nie dopuszczono do głosu, dopiero na konferencji minister Ziobro mógł coś powiedzieć i nagle, kilka dni później, jak gdyby nic, razem przedstawiacie Nowy Ład, na który część pieniędzy prawdopodobnie pójdzie z kredytu od Unii Europejskiej, który będziemy spłacać przez 30 lat. Nie przeszkadza wam to, że jesteście jedynie częścią w układance Zjednoczonej Prawicy. Nie popieracie jakiejś ustawy, to nagle przychodzi ktoś na wasze miejsce. Zazwyczaj jest to lewica i oni zawsze zapewniają te brakujące głosy. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenia, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardziej zbliżony program do lewicy niż do was. Szanowny panie, dziękuję za to pytanie. No to jest tak, że oczywiście ja mogę powiedzieć w swoim imieniu i w imieniu swoich koleżanek i kolegów z Solidarnej Polski. No my jesteśmy konsekwentni w naszym stanowisku i rzeczywiście jest tak, że w sprawie decyzji o przekazaniu części suwerenności na rzecz Brukseli, czyli decyzji o zasobie własnym, tak jak powiedziałem, zagłosowaliśmy od A do Z zgodnie z naszymi poglądami i zgodnie z programem Zjednoczonej Prawicy z roku 2015-2019, a wcześniej z programem z 2014 Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj zdania nie zmieniliśmy i bronimy polskiej niezależności energetycznej. Co do Polskiego Ładu, to kwestia akurat, proszę zważyć, kwestia energetyczna została z niego poniekąd wyłączona, ponieważ rzeczywiście jest to element naszego protokołu rozbieżności, merytorycznego protokołu rozbieżności, bo elementem,
który dla nas jest istotny, dla Solidarnej Polski. Chcę powiedzieć, że byłem pierwszy i od, no można powiedzieć, już ponad roku jako jedyny mówię o tym, że reforma unijnego systemu handlu emisjami jest koniecznym warunkiem w ogóle naszego funkcjonowania w ramach, można powiedzieć, tego otoczenia regulacyjnego unijnego, ponieważ ten spekulacyjny mechanizm, który w istocie jest wymierzony w polskie interesy, powoduje to, że polska energia i ciepło będzie po prostu droższa i z Polski będą wynoszone inwestycje związane z przemysłem energochłonnym. O co chodzi? O to chodzi, że każde przedsiębiorstwo, które produkuje energię elektryczną z węgla czy ciepło, musi kupować tak zwane uprawnienia do emisji CO2. O ile one jeszcze 4 lata temu kosztowały 5, 7, 8 euro, półtora roku temu, rok temu to było 23, 24 euro, to po tych decyzjach regulacyjnych polityków unijnych od grudnia 2020 roku, kiedy została zaostrzona polityka unijna, te uprawnienia, koszty uprawnień wzrósł z 28 euro dzisiaj do 54 euro, co to oznacza, że ten koszt będzie przerzucony za chwilę na tak zwane taryfy na ciepło i energię elektryczną. I to pokazuje, i to jest moja odpowiedź na pana pytanie, że my w tej sprawie mieliśmy rację. I na tym właśnie polega polityka, żeby postawić jasną, dobrą diagnozę i starać się znajdować rozwiązania. My pokazujemy, ja cały czas mam rozwiązanie tego problemu na poziomie unijnym, natomiast to proszę pamiętać, jesteśmy częścią jednak większej koalicji, nie odpowiadamy za politykę klimatyczną, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, w którym jednak będziemy zapytani, jakie to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ wszystkie nasze diagnozy w tej sprawie, w kontekście unijnego systemu handlu emisjami, niestety się sprawdzają, niestety, ponieważ te ceny energii i ciepła teraz będą rosnąć. Panie pośle, czy nie przeszkadza panu możliwość segregacji ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych? Polska jako jedno z pierwszych państw zgłosiło się do testowania paszportów covidowych. Pan kilka miesięcy temu deklarował się, że nie zaszczepi się przeciwko koronawirusowi, lecz zdanie zmienił, z czego to wynika. I żeby nie było, że tylko was krytykuję, należy was pochwalić za program szczepień. Wszystko działa sprawnie, tylko chętnych niestety na te szczepienia brak. A po statystykach widzimy, że mały procent emerytów się szczepi, a duży pośród młodych. Tylko jest problem z tymi młodymi, że młodzi chcą wyjechać na wakacje, a nie zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie. No, to jest fake news, co pan powiedział, ponieważ ja powiedziałem, pan znam swą wypowiedź, powiedziałem w sposób następujący. W chwili obecnej nie zamierzam się szczepić i tę wypowiedź podtrzymuję. Kilka miesięcy temu, kiedy wyszedłem z koronawirusa, kiedy miałem przeciwciała, nie zamierzałem się zaszczepić i uznałem i uznaję do dnia dzisiejszego, że to jest decyzja każdego obywatela, każdego Polaka do tego, czy się chce szczepić, czy się nie chce zaszczepić. I tutaj poglądu nawet na milimetr nie zmieniłem, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestie paszportów covidowych, no to w tej sprawie również mój pogląd jest oczywisty, jasny i klarowny. I tutaj również nie zmieniłem nawet o milimetr poglądu swojego w tej sprawie. I razem z panią poseł Anną Siarkowską przecież jesteśmy i z panem Mariuszem Kałużnym, jesteśmy w tak zwanym zespole do spraw sanitaryzmu i jasno sprzeciwiamy się wprowadzeniu segregacji sanitarnej, wprowadzaniu segregacji, która w istocie oznacza, można powiedzieć, różny status praw obywatelskich dla milionów Polaków. No nie może być tak, że ktoś, kto się zaszczepił lub ktoś się nie zaszczepił, może na przykład korzystać z usług publicznych albo nie może korzystać z usług publicznych, może wchodzić do hotelu czy do restauracji. No to jest bardzo niebezpieczny trend. Innymi słowy, podsumowując tę dyskusję, zdecydowanie nie dla paszportów covidowych, to tego zdania tutaj nie zmieniłem i nie zmienię, ponieważ jestem zwolennikiem wolności i uszanowania wolności każdego człowieka, bo pamiętajmy, że część osób się po prostu nie może zaszczepić. Również ze względów zdrowotnych. Sam osobiście zachęcam do szczepień. I ten rzeczywiście program, cieszę się, że pan to zauważył, to rządowy program szczepień, pod który chociażby Rafał Trzaskowski chciał się podpiąć, jest bardzo dobrze, jest dobrze zorganizowany. Sam się szczepiłem na Stadionie Narodowym, perfekcyjna organizacja, 15 czerwca biorę na drugą dawkę. Więc zachęcam wszystkich tych, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, żeby się zaszczepili. Każdego z państwa, również że jesteście młodymi ludźmi, zachęcam do tego, żeby pomóc seniorom, pomóc mieszkańcom małych i średnich miasteczek, również polskiej wsi, bo rzeczywiście jest często problem logistyczny zaszczepień. I to jest, myślę, to, co możemy dzisiaj zrobić. Ale z drugiej strony będę bronił jednak wolności tych osób, które się nie mogą zaszczepić, nie chcą się zaszczepić i odbieranie im praw obywatelskich, segregowanie ich pozycji związanej z prawami obywatelskimi ze względu na ten fakt jest w mojej istocie przekroczeniem pewnej czerwonej linii
która zaczyna no jest kierunkiem no nieakceptowalnym z punktu widzenia myślenia o tym, jak powinien funkcjonować obywatel w demokratycznym państwie. Dziękuję bardzo i mamy ad vocem od pana Mateusza Brzuski, bardzo proszę. Czyli tak, wysłuchałem wszystkich pana odpowiedzi i powiem, że nawet mamy zbieżne poglądy, tylko niestety kończy się to tylko na wypowiedziach. Z wypowiedzi pana wynika, że tu pan się nie zgadza z Prawem i Sprawiedliwością, tutaj też, a dalej pan w tym rządzie jest. No, tak jak powiedziałem, ja swoich poglądów nie zmieniłem. Jeżeli rzeczywiście nie zgadzamy się i mamy protokół rozbieżności na przykład co do pozycji polskiego węgla, co do na przykład funkcjonowania unijnego systemu handlu emisjami, to składam cały czas nowe propozycje, konstruktywne, prawne rozwiązania, które mają, można powiedzieć, spełnić tę wizję, w którą wierzę i w której jestem bliski. Natomiast alternatywa, bo cały czas pan o to w jakimś sensie w domyśle pyta, alternatywa dla rządów Zjednoczonej Prawicy jest dramatyczna. No to są rządy Platformy Obywatelskiej, postkomunistów i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy no, może już Platformy Obywatelskiej nie, bo to jest rzeczywiście formacja, która jest schodzącą i tam w tej chwili będzie zastępowana przez pana Szymona Hołownię. No i to, że się w kilku procentach ze sobą nie zgadzamy, rzeczywiście w fundamentalnych sprawach, jeżeli chodzi o ocenę ratyfikacji ustawy o zasobach własnych czy politykę energetyczną, nie znaczy, że w innych sprawach się ze sobą nie zgadzam. Więc no, to jest moja odpowiedź i na pewno zrobię wszystko, żeby te środowiska, które są Polsce i Polakom nieprzyjazne, czyli środowiska szczególnie lewicowe i związane z Platformą Obywatelską, które to skarżą na Polskę do Brukseli, które szczują na Polskę i na polskich obywateli, łamią podstawowe zasady lojalności wobec Polski. No, jeżeli polityk Platformy Obywatelskiej, ostatnie zdanie, czy polityk lewicy, jak pan Biedroń, w Parlamencie Europejskim, gdzie ma reprezentować polskie interesy, polski punkt widzenia, atakuje swoją ojczyznę, atakuje Rzeczpospolitą, no to jest przekroczenie czerwonej linii lojalności wobec polskiego państwa. No ja nie znam niemieckich polityków, którzy atakują w Parlamencie Europejskim Republikę Federalną Niemiec. Nie znam włoskich polityków, nie znam portugalskich polityków. Znam tylko ludzi Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy jeżdżą do Brukseli, biorą tam dziesiątki tysięcy euro i atakują własną ojczyznę. To jest po prostu moim zdaniem hańba dla tych polityków i rzeczywiście jestem przekonany, że w najbliższych wyborach parlamentarnych ci politycy przestaną mieć mandat społeczny i dostaną się do Parlamentu Europejskiego, bo przynoszą Polsce wstyd. I mamy dwa ad vocem. Pierwszy od pana Mateusza Brzuski. Czyli tak, pan mówi, że będzie w komisjach pracował i proponował poprawki do tych ustaw, żeby było tak, jak pan uważa, tak pana, jak jest pana zdaniem, ale wiemy, jak rząd odrzuca te poprawki, gdzie jeszcze w poprzednich kadencjach każda poprawka była oddzielno odrzucana, głosowana. Tak teraz wszystko jest łączone w jeden pakiet i pana praca pójdzie tak naprawdę na marne, bo to zostanie prawdopodobnie odrzucone w pierwszym głosowaniu. No poczekajmy, no, pan się pyta przede wszystkim, najważniejszą kwestią dla polityka każdego jest kwestia wiarygodności. No, jeżeli ja mam pewnego rodzaju światopogląd, z jednej strony wynikający z ochrony polskiej wartości, z pewnej tożsamości i z tego, że jestem człowiekiem prawicy, z drugiej strony mam też ten background gospodarczy związany z bezpieczeństwem energetycznym, uważam, że Polska powinna chronić swoją suwerenność energetyczną, to staram się w sposób konstruktywny budować takie sojusze, które powinny zadośćuczynić moim poglądom. I proszę zważyć, że dzisiaj na przykład sytuacja jest paradoksalna. Jest tu też pani związana ze środowiskami lewicowymi. To dzisiaj środowiska lewicowe, związków zawodowych, OPZZ-u, z różnych kopalni, z grup energetycznych, z PGE. Fantastyczni ludzie, jak pan Adam Olejnik, jak pan Bogdan Tkoczy, pan Artur Wilk, to są ludzie, którzy dzisiaj walczą o polskie miejsca pracy. Ja reprezentują wrażliwość, która jest często wrażliwością bardziej bliskie społeczne lewicy. Są pozbawieni reprezentacji politycznej, dlatego że politycy w ramach tak zwanej mainstreamu brukselskiego i przyjęcia i potakiwania politycy Franza Timmermansa i innym unijnym eurokratom rezygnują z walki o polską suwerenność energetyczną, rezygnują z walki o polskie wartości i w zasadzie są w stanie zrezygnować ze wszystkiego w mojej ocenie co polskie, tylko i wyłącznie po to, żeby pozostać w tym nurcie myślenia mainstreamu brukselskiego. I z tym się nie zgadzam. I mogę tylko powiedzieć na sam koniec, tak, czy jestem przekonany, że jestem tutaj absolutnie kompatybilny, moje działania z moimi poglądami. Nie znam takiej sytuacji, w której
której czułbym się w tych fundamentalnych sprawach źle, że zrobiłem coś innego niż to, o co walczyłem. Walczę o polską suwerenność energetyczną, walczę o polski węgiel, sprzeciwiam się segregacji sanitarnej. No i zachęcam Państwa do dyskusji na te bardzo poważne tematy i na bardzo poważne wyzwania.